słowa, jeżeli chodzi o genezę czy naszego wykładu, tak? Dlaczego akurat tarczyca? Tak jak Michał powiedział, tutaj bardziej pod strony, powiedzmy, teoretycznej, a w praktyce sytuacja wygląda w taki sposób, że wiele osób ma dzisiaj problemy. My dokładnie wytłumaczymy, na czym te problemy pomagają, jakby na co wpływają, jeżeli chodzi o samą tarczycę. I niestety wiele ludzi nieświadomie sobie robi krzywdę, szczególnie osoby trenujące, którzy są trochę nadgorliwi. Nadgorliwość to jest cecha nas wszystkich, moja też. Ja też zawsze chcę bardzo szybko mieć efekty i niestety właśnie przez taką sportową nadgorliwość gdzieś tam możemy sobie uszkodzić tą tarczycę, albo niestety uderzę trochę, że dzisiaj za dużo jest trenerów personalnych i niektórzy troszkę za szybko diety zaczynają rozpisywać i tym też niestety automatycznie mogą zrobić krzywdę. Tak, żeby nawet sobie potwierdzić to częstość występowania problemu, to jeżeli mogę zapytać, nie każdy, kto ma problem z tarczycą na tej sali, podniesie rękę do góry na sekundę. Ale tak mocno, porządnie. No i wszyscy możecie zobaczyć. A ty czemu nie podniosłeś? A. Tak, ja też jestem dobrym przykładem, ten przykład też wymienię. Zapomniałem. Dobra, jeżeli chodzi o funkcję tarczycy. Tarczyca przede wszystkim, to co mówimy, czyli będzie wytwarzała dwa hormony, które nas w tym przypadku interesują najbardziej. Czyli mówimy w tym momencie zarówno o T4, jak i o T3. Ta kolejność, najpierw wymieniłem T4, później T3, też nie jest przypadkowa, jako że w naszym organizmie przede wszystkim mamy znacznie więcej hormonu T4. Stosunek jest około 8:2, czyli 80% jest przewagi T4, gdzie T3 jest dla nas jakby bardziej korzystniejsze, bardziej ważniejsze. I to, co jest ważne, zarówno w odżywianiu i kiedy mówimy o tarczycy, żeby skontrolować ten stan, żeby nie było sytuacji, że T3, które w głównej mierze jest przekształcane z T4, żeby ten proces nie był zaburzony. I właśnie często dochodzi osób trenujących do tego, że ten proces jest zaburzony, no ale o tym jakby powiemy za chwilkę. Oczywiście są jeszcze inne hormony, o których możemy powiedzieć, czyli T1, T2. Tutaj jakby mówi się, że nie mają jakiegoś tam większego znaczenia z punktu widzenia naszego metabolizmu, bo funkcja tarczycy to nie jest tylko przyspieszenie metabolizmu. Tych funkcji jest bardzo dużo i my po kolei postaramy się o tych funkcjach też oczywiście powiedzieć, ale tutaj właśnie jeżeli chodzi, to co możecie zobaczyć na prezentacji, czyli jeżeli chodzi o T1, T2, one budują T3, T4, czyli też są dla nas istotne, nie można powiedzieć, tak jak czasami się spotyka w publikacjach, że te hormony są dla nas bez sensu, bo też mają ogromne znaczenie. I dobra, jedziemy dalej. Tarczyca jest generalnie kontrolowana przez taki hormon, który na pewno każdy z was zna, TSH. Bo na pewno praktycznie każdy z was w życiu raz wykonywał badanie na poziom TSH. TSH jest hormonem, który jest wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej i reguluje ono wydzielanie hormonów tarczycy. Czyli wpływa na ich jakby wytwarzanie, na ich produkcję. W momencie, gdy mamy wysoki poziom TSH, to w tym momencie może to świadczyć o niedoczynności tarczycy, gdyż trzeba wydzielić dużo hormonu, który pobudza wydzielanie tych hormonów tarczycy. Z kolei jeżeli poziom TSH jest niski, może to świadczyć o nadczynności tarczycy, gdyż w tym momencie nie produkujemy tego hormonu, a pomimo to mamy wysoki poziom hormonów tarczycy. Jeżeli chodzi o ogólnie jakby całe oś regulujące pracę tarczycy, to bierze tutaj również udział podwzgórze. Podwzgórze z kolei produkuje hormon, który nazywa się TRH. Gdzieś tu był, czyli... Drugi punkt. Co? Drugi punkt. Dobra. Czyli treoliberynę. Jest to z kolei hormon, który stymuluje przysadkę do wydzielania TSH, a przysadka wydziela TSH, które stymuluje tarczycę do wydzielania hormonów tarczycy, czyli T3 i T4. Te hormony tarczycy są magazynowane, tak jak widzicie, w pęcherzykach tarczycy, w połączeniu z tym białkiem, o którym mówiłem na pierwszym slajdzie, czyli tyreoglobuliną. Tak. Tutaj też taka jedna uwaga, że tak niektórzy próbują sobie badania TSH na przykład na chłopski rozum sobie zrobić interpretację, czym niższe TSH, tym lepiej. Nie do końca, ponieważ niskie TSH, minimalne,
co właśnie mówił Michał, to też może być kwestia tego, że jest niskie stężenie TRH, czyli też czasami takie badania się wykonuje, chociaż tak naprawdę, szczerze mówiąc, z wszystkimi ludźmi, które pracuję, chyba nigdy się nie spotkałem, żeby ktoś to badanie wykonywał, a czasami naprawdę, naprawdę warto. Jeżeli chodzi o same problemy, jeżeli mówimy o hormonach tarczycy, my oczywiście skupimy się na niedoczynności, jako że jest to schorzenie, które znacznie częściej występuje. No i tu już należy podkreślić, że ono znacznie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Jest to oczywiście na to bardzo łatwe wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje, że bardziej kobiety mają problemy z tym mężczyźni. W dużej mierze jest to uwarunkowane od estrogenu. Estrogen jest to hormon, który ma tutaj ogromne znaczenie i oczywiście taki slajd też będzie i pomówimy o tym estrogenie. Przy estrogenie też trochę wspomnę, jako że ostatnio zajmuję się głównie szykowaniem dziewcząt do zawodów bikini fitness, więc przy estrogenie też wspomnę o paru nielegalnych środkach, które dzisiaj są bardzo popularne w takich sportach sylwetkowych, a bardziej powiem pod kwestii, jakie to mają swoje skutki uboczne, ponieważ jak mówię, dzisiaj jest bardzo dużo trenerów. Nie wiem, czy powinno się określać mianem trenerów, ale generalnie robią krzywdę dziewczynom i fajnie, żeby ludzie byli świadomi tego, jakie konsekwencje ma na przykład zbijanie estrogenu jakimiś środkami, które są podawane w tym celu jako antyestrogen. I na ostatnim zdaniu, tak jak widzicie, kto jest bardzo narażony na jakiekolwiek problemy z tarczycą, to są właśnie sportowcy, którzy próbują zbijać wagę. Dotyczy się to na przykład zarówno sportów walki, gdzie te rotacja jakby masą ciała jest naprawdę wysoka, ale również wszelkich zawodów jakby sylwetkowych, czy to bikini fitness, czy kulturystyki, czy męskiej sylwetki, tak, gdzie doprowadzamy do ekstremalnie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, co naprawdę nie jest dobre dla naszej tarczycy. I właśnie dwoma takimi jakby, powiedzmy, problemami tutaj tymi, to jest po pierwsze bardzo niska podaż kalorii w diecie, co jest często jakby obserwowane w tych ostatnich jakby dniach, tygodniach przed jakimkolwiek jakby startem sportowym i jakby drastyczne spadki tej masy ciała właśnie w krótkim okresie czasu. Te dwa aspekty, czyli dieta niskokaloryczna i redukcja tkanki tłuszczowej w znacznym stopniu w krótkim czasie, będą mocno wpływały niekorzystnie na naszą tarczycę. I ewentualnie to, co jeszcze można byłoby tu dodać, jest jeszcze jedna kwestia, to jest ilość treningów. Ponieważ bilans kaloryczny możemy oczywiście manipulować, tak jak Michał powiedział, dietą, co jest zazwyczaj, ale też w praktyce wiemy, że kiedy przychodzimy na redukcję, nagle zwiększamy, robimy ogromną ilość treningów interwałowych, treningów aerobowych. Niektórzy na przykład zaczynają robić treningi aerobowe prawie każdego dnia, co nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ wszystkie takie zabiegi prowadzą do tego, że bilans kaloryczny staje się zbytnio ujemny, a do tego oczywiście dochodzą jeszcze kwestie innych hormonów, czyli na przykład nadmierna aktywność, jeżeli nie mamy możliwości na regenerację, nie mamy odpowiedniego czasu, żeby odpocząć, możemy nawet doprowadzić chociażby do wypalenia nadnerczy, które też mają jak najbardziej wpływ na hormony tarczycy. I w tym momencie pojawia się problem tego typu, że nasza tarczyca też zaczyna źle funkcjonować. Osobiście uważam, że u osób trenujących 40% robi sobie, że tak powiem, krzywdę, jeżeli chodzi o tarczycę, na własne życzenie. Trenując za dużo, za mało. Jedno, tak jak powiedział Michał, to są bardzo ważne czynniki, na które naprawdę należy zwrócić uwagę. Czyli jak Jakub wspomniał, jeżeli chodzi o to wypalenie nadnerczy, to nie będziemy w ten temat wchodzić, bo jest za mało czasu, ale chodzi głównie tutaj, powiedzmy, o poziom kortyzolu. Poziom kortyzolu podwyższony, właśnie do którego może doprowadzać między innymi stres fizyczny, że tak powiem, czyli przetrenowanie, przepracowanie i tego typu aspekty oraz oczywiście stres psychologiczny, czyli różnego rodzaju na przykład problemy życiowe. I tutaj tak naprawdę ten stres wymieniłbym chyba jako jedna z głównych przyczyn, po pierwsze, w ogóle wszelkich problemów z tarczycą i od tego bym zaczął każdą jakby dietoterapię czy podejście jakby do osób chorych na tarczycę. Dlaczego? Dlatego między innymi, że właśnie to może mieć podłoże jakby we wszelkich zaburzeniach autoimmunologicznych tarczycy, czyli chociażby choroby Hashimoto, kiedy mamy podwyższony stan zapalny w organizmie. Te choroby autoimmunologiczne, jakby będziemy mieli większą predyspozycję do chorowania, zapadania na te choroby.
Generalnie bardzo ważnym pierwiastkiem w metabolizmie tarczycy, jak na pewno wszyscy wiecie, jest jod. I jest to generalnie jedna z częstszych przyczyn chorób tarczycy, czyli niedobór tego bardzo ważnego pierwiastka. Hormony tarczycy składają się właśnie z jodu i z takiego aminokwasu, który nazywa się tyrozyna. Czyli to są dwa główne jakby elementy budujące hormony tarczycy. Jak sama nazwa wskazuje, T3 ma ile? Trzy cząsteczki jodu, T4 ma cztery cząsteczki jodu, czyli więcej. I generalnie konwersja T4 do T3 polega na tak naprawdę usunięciu jednej cząsteczki jodu, a pamiętamy, że T3, a w głównej mierze FT3, czyli free, czyli wolny ten hormon, ale to będziemy mówili chyba na następnych jeszcze slajdach o tym, właśnie polega na usunięciu jakby tej jednej cząsteczki jodu. To już wiemy, że niedoczynność jest tym głównym jakby problemem dzisiejszych czasów. Często niedoczynność jest powiązana z chorobą autoimmunologiczną, czyli Hashimoto. Tylko że tak naprawdę może nie jest dużo takich przypadków, ale pamiętajmy, że możemy mieć niedoczynność bez Hashimoto. No to już w drugą stronę może troszeczkę ciężko powiedzieć, że można mieć Hashimoto bez niedoczynności, ale bez takiej ewidentnej na pewno można by znaleźć takie przypadki, czyli Hashimoto, gdy mamy podwyższone przeciwciała przeciwtarczycowe, a na przykład hormony tarczycy są w miarę jeszcze ok, w normie. Ale możemy mieć na przykład słabe wyniki poziomy hormonów tarczycy, a mimo tego mieć podwyższony poziom przeciwciał przeciwtarczycowych, czyli mieć Hashimoto na przykład. Wczoraj, kiedy układaliśmy prezentację, mieliśmy taką dyskusję na temat jodu. Czy faktycznie tego jodu brakuje dzisiaj nam w diecie, jako że jest pewna ilość jego w pożywieniu? Tylko tutaj przy jodzie należy jeszcze podkreślić drugą kwestię. To nie jest tylko kwestia, jak na przykład, nie wiem, ktoś by stwierdził, że wyliczy sobie, czy mam odpowiednią ilość jodu w diecie, czy nie. Dochodzi jeszcze kwestia tego, że żywność w naszych czasach jest bardzo mocno przetworzona. Dochodzą różnego rodzaju konserwanty, chociażby, nie wiem, chlor, to jest taki tylko przykład, oczywiście, fluor. O tym oczywiście dalej będzie slajd, jakich substancji należy unikać, ale chodzi o to, że jest wiele substancji antyodżywczych, które mogą wpływać na utrudnianie wchłanialności niektórych właśnie substancji, czyli między innymi takich jak jod. Czyli jeżeli ktoś ma problemy z tarczycą, nie tylko trzeba uważać na ilość jodu i to suplementować, ale również należy zwrócić uwagę na rodzaj pożywienia, ponieważ stwierdzenie, że kaloria kalorii jest równa i że liczymy tylko makro i że możemy sobie jeść dowolny rodzaj pożywienia i to nie będzie miało wpływu, jeżeli chodzi o naszą redukcję, oczywiście gdzieś tam może być prawdziwe, dopóki mamy 18-20 lat. Ale kiedy powiedzmy nasz wiek się podnosi, na przykład koło 30 i wyżej, to ci ludzie, którzy uważają, że kaloria jest równa, później będą sobie bardzo mocno pluć w twarz po prostu. I dopóki jesteśmy zdrowi. Czyli dopóki jesteśmy zdrowi, może i ta teoria jeszcze miałaby zastosowanie, ale to zdrowie nam się popsuje poprzez niewłaściwe odżywianie. Jak nam się popsuje, to odżywianie będzie miało coraz to większe znaczenie. Jeszcze nie? Okej. Jeżeli chodzi o, już wiecie, że jakby ta choroba jest dużo częstsza u kobiet niż u mężczyzn i jakby nie wiem, czy powiedzieliśmy, ale występuje ona najczęściej w trzeciej, czwartej dekadzie życia, czyli czym jesteśmy starsi, tym jakby więcej jest tych przypadków. Między innymi, że chodzi o to, że wraz z wiekiem następuje kumulacja metali ciężkich w naszym organizmie, które nie są wydalane na przykład rtęci, która jakby wypiera jod naszego organizmu i po latach, kiedy spożywamy jakby coraz więcej tej rtęci, po prostu następuje w tym momencie wejście na przykład w niedoczynność tego narządu. Również drugim takim często pojawiającym się przypadkiem jest niedoczynność o charakterze jatrogennym. To jest jakby niedoczynność, która jest wywołana złym leczeniem, nietrafnym leczeniem nadczynności najczęściej. W przypadku nadczynności tego hormonu, tego narządu, czyli tarczycy, bardzo często wprowadzane jest leczenie między innymi radioaktywnym jodem, które jak pobiera nasza tarczyca radioaktywny jod, zostaje lekko uszkadzana, przez co produkuje mniej hormonów, tak? W przypadku nadczynności, gdy tych hormonów mamy za dużo. No i w niewłaściwym tutaj doborze, powiedzmy, że dawek, można właśnie w łatwy sposób z nadczynności przejść w niedoczynność i takie przypadki naprawdę często się zdarzają. Tutaj również warto byłoby wspomnieć, że powiedzmy podobny efekt bardzo często można zobaczyć
u zawodników, zawodniczek, to nie ma znaczenia, którzy na przykład biorą udział w sportach sylwetkowych albo bardzo mocno zbijają wagę. Są co widać, że zawodnik, kiedy jest przed zawodami albo zawodniczka jest w fajnej formie startowej, wszystko pięknie wygląda, kończy się sezon startowy i nagle jest bańka wodna. Oczywiście tutaj to w dużej mierze dzieje się tak między innymi dlatego, że w każdej dyscyplinie sportowej, a mówimy wam to po to, żebyście mieli świadomość, żeby powiedzmy ktoś wam nie zrobił krzywdy, bo doping był, doping jest, doping będzie. Wiele osób decyduje się na doping, nie mając większego pomysłu tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozwój całej swojej sylwetki i też nie mają świadomości konsekwencji, jaką następnie to będzie ze sobą niosło. W sportach sylwetkowych, takich jak sportach, w których zbija się wagę, nadużywanie hormonów tarczycy jest dosyć popularne, dosyć częste i no, moja niedotrzymność tarczycy właśnie wynika stąd, że zbijając po 30 kilo, między innymi sięgają po hormony tarczycy, żeby było szybciej. I stąd wynika moja niedotrzymność tarczycy. Że nie miałem świadomości, jakie mogą później czekać konsekwencje. Dużo zawodniczek ma dzisiaj problemy tego typu, z tego powodu, że szczególnie dziewczyny lubią brać sobie te trzy, bo jest szybciej. Jeszcze biorą blokery estrogenu, ale o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o objawy niedoczynności tarczycy, tak naprawdę tych objawów jest strasznie dużo, możecie sobie je wszystkie zobaczyć. Tak jak mówiliśmy, tarczyca ma ogromne znaczenie w naszym organizmie, ona reguluje tak naprawdę cały nasz organizm, całkowity nasz metabolizm, dlatego tych skutków ubocznych, jeżeli chodzi o tarczycę, jest naprawdę bardzo dużo. Takim jednym z gorszych skutków ubocznych, oczywiście może nie najgorszy, ale moim zdaniem, jest bezpłodność. Jeżeli mamy problemy z tarczycą i nie pilnujemy, jak ona funkcjonuje, nie robimy sobie badań krwi, to możemy doprowadzić między innymi do bezpłodności i to też ma bardzo duże znaczenie, szczególnie dla ludzi, którzy starają się o dziecko, więc na to też należy zwrócić bardzo dużą uwagę. Ci, co robią notatki, nasz film będzie na YouTubie, prezentacja będzie widoczna, nie musicie robić jak coś. Pamiętajmy też, że w okresie ciąży podwyższony poziom TSH w ogóle jest jakby dużym ryzykiem dla przebiegu całej ciąży i może doprowadzać do różnych powikłań. Jeżeli chodzi o te trzy główne takie objawy, to moglibyśmy chyba wymienić problemy z masą ciała w przypadku niedoczynności. Zmęczenie. Zmęczenie i przyrost masy ciała, zmęczenie i obniżona temperatura ciała. I retencja wody też, to też jakby można byłoby spokojnie sobie dodać. I tutaj też ewentualnie, jeżeli nie chcemy, a jeżeli chcemy sprawdzać jakby na przykład progres, nie wiem, leczenia tarczycy, bardzo łatwo sposób, jeżeli na przykład mieliśmy przed rozpoczęciem jakiejkolwiek, nie wiem, interwencji dietetycznej czy medycznej, mierzymy sobie temperaturę ciała i mamy obniżoną, ona jest często obniżona w przypadku niedoczynności, czyli na przykład mierzymy sobie przez 30 dni dzień w dzień, zamiast 36,6 mamy na przykład 36,1, 36,2 średnią z dłuższego okresu czasu, to po wprowadzeniu na przykład właśnie dietoterapii, po okresie nie, miesiąca czasu, bo tak naprawdę dopiero po takim okresie możemy w ogóle sprawdzać, czy cokolwiek zmienia się na plus, znów proponuję sobie mierzyć przez jakiś pewien okres czasu temperaturę ciała, jeżeli ulegnie ona podwyższeniu, to nawet bez sprawdzania wyników jakby z krwi, czyli hormonalnych, można się może świadczyć to już o poprawie jakby stanu zdrowia. I teraz, jak rozpoznajemy chorobę Hashimoto, czyli chorobę o charakterze autoagresywnym, autoimmunologicznym? Co to oznacza? Oznacza to, że nasz własny układ odpornościowy, który na co dzień broni nas przed różnego rodzaju patogenami, wirusami, bakteriami, czyli wszelkimi złymi rzeczami, których jakby nie chcemy wpuszczać do naszego organizmu i na pewno nie chcemy, żeby one się tam rozrastały, to nasz układ autoimmunologiczny, czyli odpornościowy, zwraca się przeciwko naszym własnym organom, czyli widzi je jako, powiedzmy, że ciała obce i przystępuje do atakowania ich, czyli wydziela różnego rodzaju związki, które będą atakowały nasze organy, bo one odczytywane jako ciała obce. I w tym momencie przy chorobie Hashimoto będziemy sprawdzali na podstawie przeciwciał przeciwtarczycowych. Te przeciwciała ma każdy z nas, tylko chodzi tak naprawdę o ich poziom, bo jeżeli jesteśmy zdrowi, to te przeciwciała będą na w miarę rozsądnym poziomie, czyli tak jak wykazują różne normy laboratoryjne, tutaj one są różne w zależności nawet od samych poszczególnych laboratorium i sprawdzamy
dwa rodzaje przeciwciał najczęściej, czyli anty-TPO i anty-TG. Anty-TG, czyli przeciwciała przeciwtyroglobulinowe i anty-TPO, czyli przeciwciała przeciwperoksydazie tarczycowej. Tyroglobulina to już jak wiecie jest to białko, które znajduje się w komórkach pęcherzykowatych tarczycy, które wiąże hormony tarczycy, czyli T3 i T4, a peroksydaza tarczycowa to jest taki enzym, który bierze m.in. udział w sprzęganiu jodu z tyrozyną, czyli to, z czego składa się jakby hormon tarczycy, czyli jod i aminokwas tyrozyna, oraz bierze również udział w czym? Wyłączyłem się. Nie, to ty, głównie w tym bierze udział. Dobra, ale generalnie ukradłeś mój slajd.